Rozmowa dnia. A moimi Państwa gościem jest profesor Tomasz Bochański, literaturo literaturoznawca Uniwersytetu Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, dzisiaj wręczenie Nobla Oldze do Karczuk to wyjątkowe wydarzenie w świecie literatury. No właśnie, ale czy tylko literatury? Czy to zawsze tak było, że wręczenie nagrody, literackiej nagrody Nobla było także wydarzeniem w pewnego rodzaju społecznym? Już nie mówię o politycznym, bo zostawmy politykę na boku, ale na pewno społecznym. Zawsze w ten sposób to wyglądało? Znaczy, nie zawsze tak wyglądało, ale zawsze to było. Wielkie wydarzenie dla Sienkiewicza męczące na przykład. Te kilka dni w Szwecji. Raymond w ogóle w tym nie uczestniczył. Szymborska zmarginalizowała. Miłoż wygłosił wspaniały, podniosły wykład. A Olga Tokarczuk cudownie się czuje w tej atmosferze. Zresztą od początku ona bardzo dużo robiła dla swoich książek, dla ich promocji. Spotykała się z czytelnikami, świetnie wypadała na spotkaniach literackich. Przyciągała wielką publiczność, więc. To w sam raz dla niej. No tak, ale zastanawiam się, czy ta nagroda jest, jeżeli jest wydarzeniem także społecznym, także w tym wymiarze jest odbierana, nie tylko chyba przez kraj, z którego pochodzi laureat nagrody, ale także myślę, że no, przez oczy świata, to czy ona jest także przyznawana właśnie za kwestie również społeczne? Bo jeżeli już posłużyliśmy się przykładem Raymonda, to przecież jego książka, chociażby Ziemia Obiecana, to no, teraz dla nas się wydaje, że to jest. Absolutna klasyka, ale wtedy była komentarzem do współczesnej rzeczywistości. Tak, chociaż on dostał za chłopów, tak? Czyli, ale to także był komentarz do, do współczesności. Eee, no niejednoznaczne są te werdykty, oczywiście, i zdarza się, że dostają pisarze, którzy w gruncie rzeczy nie wykraczają poza wąskie kwestie, w kwestie literackie. Eee, w przypadku Olgi Tokarczuk na pewno chodzi o to, że ona mówi o współczesnej problematyce przy pomocy powieści. I o tych problemach wszyscy mówią. Te problemy są rozmnożone w nieskończoność w dziesiątkach informacji medialnych, tekstów popularno-naukowych itd. itd. Więc ona świetnie rezonuje z tym, co mówi współczesny świat. Inna sprawa, że wtedy elementy literackie zostają zwykle zepchnięte na drugi margines. Na margines, nie na drugi. No właśnie, Olga Tukarczyk zresztą w swoim wykładzie noblowskim także zwracała na to uwagę, że no na to też, co pisze, na to, na to, o czym pisze, zwracała uwagę, że dzisiaj właśnie w świecie mediów, w świecie szybkich newsów, to wszystko się rozmywa, to wszystko nie ma swojego kształtu. No i właśnie przez literaturę ten kształt jest nadawany. W związku z powyższym można powiedzieć, że ta nagroda jest także za to, nie tylko jak się pisze, ale co się pisze. No tak, no to jest próba obrony własnego języka literackiego przed językiem, który jest uproszczony i który nie jest własnością osobową. No bo literatura zawsze odnosi się do tego, co indywidualne i szczególne jest. Szczególnym kodem, idiomem związanym z autorem. A to, co jest informacją powielaną, to, co nazywa się memem, właśnie nie należy do tego, kto produkuje te memy i nie ma swojego stempla, kształtu, właśnie sygnatury. Jest obojętne. Ale ja Patrzę na tę e, mowę noblowską. Ona jest bardzo szlachetna, ale moim zdaniem przeciwstawia się czemuś, co jest o wiele silniejsze. A czemu na przykład? No przeciwstawia się temu, co jest współczesnym sposobem, no nazwijmy to lektury, tak? Sprowadzonej do najprostszych informacji, do przyklejania. Czyli nie ma, rozumiem pana zdaniem, nie ma co się zrzymać na to, że tak wygląda teraz świat, tak wygląda odbieranie, czy to literatury, czy także rzeczywistości. Po prostu tak jest. A czy zrzymać? No z mojego punktu widzenia, nie, nie. To nie zrozumieliśmy się. Tu chodzi raczej o to, że ta postawa jej, która ma takie elementy heroiczne, typowe dla zresztą kultury polskiej, nawet mesjańskie można by powiedzieć Mówiące o tym, że przez literaturę mamy szansę na, jakąś, na, na jakiś rodzaj zbawienia tego świata, przeanielenia go, wydaje mi się dość naiwna. To znaczy, zrzymać się w takim sensie, że każdy, kto myśli i kto dąży do tego, co jest indywidualne, to musi się opierać temu, co jest zalewem informacji. Tego nie da się przerobić na coś, co ma kształt twórczy. Panie profesorze, to zapytam jeszcze o samą nagrodę literacką, nagrodę Nobla. Ja pamiętam, jaki było duży znak zapytania, kiedy Bob Dylan otrzymał tę nagrodę. Ta nagroda dalej jest tak mocna, jak była właśnie kilka lat temu, jak była kiedy dostawał ją. No już przyczepiliśmy się do tego Raymond'a, to kiedy dostawał ją Raymond, nagroda dla Boba Dylan'a była dość mocną kontrowersją. No ciągle, były zawsze, ciągle były kontrowersje. Pierwsza nagroda była wielką pomyłką z dzisiejszej perspektywy, tak dostał poeta, symbolista francuski Siri Pridome, o którym dzisiaj nikt nie czytuje się w Silnego Pridoma. Jego poety są, są bardzo słabe. I tam było wiele pomyłek, ale nie za dużo w gruncie rzeczy, jak na e, jednak ponad 100 e, tych nagród. E, i, jeśli chodzi o Boba Dylana, to był taki znak, że poezja potrzebuje czegoś więcej niż tylko tak pięciu czytelników. Że potrzebuje również muzyki, która, która zawsze towarzyszyła poezji, po tej strony, którą się w fachowo nazywa stroną meliczną i dźwiękową. Czyli ten głos, który jest indywidualny, szczególny, potrzebuje e, roznosić się tak, e, e, po całym świecie. No i dzięki temu też zyskuje szerokiego odbiorcę. No bo no, opisać... Dylan napisał parę fajnych wierszy. To prawda. E, tak, więc e, wspaniałych. One nawet do dzisiaj brzmią. To, co uważano za protest songi lat 60. nadal ma swoją buntowniczą e, siłę, więc nie odbierałbym mu, e, tak, tej nagrody. Wróćmy do Olgi Tokarczuk. Jak ta nagroda wpłynie na jej dalszą twórczość. Oczywiście po, będziemy tylko i wyłącznie gdybać, prawda? Na pewno niesamowitą popularność jej książki teraz zyskały. Ja to krótką anegdotę tylko powiem, że jeden z moich znajomych poszedł może 10 minut po w ogłoszeniu nagrody, że właśnie to Olga Tokarczuk dostała nagrodę do antykwariatu. Już jej książka 150 zł kosztowała. No, tak Oczywiście. to działa w tej chwili. No, tak to działa, ale to, to, to pytanie jest takie, czy rzeczywiście skupimy się na, na literaturze Olgi Tokarczuk, czy raczej to będzie no, takie chwilowe, właśnie trafienie do popkultury i do szerokiego odbiorcy. No, jeśli słyszę w pana głosie jakiś rodzaj nadziei, to sympatyzuję z tą nadzieją, że więcej osób będzie czytała książki, bo bez analizy, czyli przez, bez uważności lektury właściwie świat znika. Jeśli nie czytamy książek, to nie czytamy też świata. A co się stanie z Olgą Tokarczuk? To jest bardzo dobre pytanie. Bo, w ogóle... trzeba, bo chyba, proszę, tak. pozwolę sobie na swoją prywatną opinię, że jest to trudna raczej literatura. Nie jest to literatura taką, po którą można by, no nie wiem, po ciężki dniu pracy sięgnąć i się rozczytywać, prawda? Tak Zastanawiając się nad na losem świata. Tak to przynajmniej odbieram. Nie wiem, czy pan profesor podobnie. Dla mnie jest to z innego powodu trudne, jakby, ale to nie chcę o tym mówić, bo też w takich dniach nie mówi się o jakości tego e, pisania. E, ona napisała bardzo dużo w bardzo krótkim czasie o wielkiej objętości. E, i, e, I właściwie e, bier, brała tematy, które w jakimś sensie nie są jej do końca tematami, ale które. Są ważne, które są podrzucone przez innych, przez społeczność. Czy są takie tematy, należałoby spytać, których w ogóle nie dostrzegamy, bo te, o których pisała, są łatwe do zauważenia w pewnym sensie. Na przykład, no, nie wiem, polowania, niszczenie ziemi, wielokulturowość Polski, tak istnienie społeczności żydowskiej, która została zmarginalizowana, i tak dalej, i tak dalej. To są tematy, które należą do własności pewnych wspólnoty współczesnej. Ale czy są takie tematy, których my nie dostrzegamy, które ona przed nami wyjawi. To jest jej zadanie dzisiaj. No, Nagroda Nobla jest okropna dla pisarzy. O tym, dlaczego jest aż taka okropna, porozmawiamy z profesorem Tomaszem Bocheńskim już za chwilę. Dziękujemy słuchaczom. Radio zapraszam do, na dalszy ciąg tej rozmowy na stronę radioloc.pl. I wracamy do rozmowy. Przypomnę, moim i Państwa gościem jest profesor Tomasz Bochański, literaturznawca Uniwersytet Łódzki. E, wspomnieliśmy, że jest nagroda Nobla, jest to nagroda okropna e, dla e, laureata przez to brzemię, e, jakie niesie za sobą. E, tr trzeba spełnić jakieś zadanie w takim razie otrzymując Nobla? Tak uważa Szymborska, całkiem słusznie, że prześwietla się wtedy noblistę, no bo prześwietla się jego biografię, prześwietla się jego postawę polityczną no i przede wszystkim prześwietla się jego książki, bo trzeba wiedzieć, że ta Akademia nie czyta wszystkich książek tak autorów, więc przyglądamy się również temu, co słabe, gorsze, drugorzędne. A to się tutaj właśnie zatrzymam, nie czyta wszystkich książek, czyta tylko szczególne? Ktoś podpowiada, jak to jest, posuwa. To jest dobra książka, może warto zwrócić na nią uwagę? No To tajemnice są ukrywane, bo dopiero po 50 latach można zobaczyć, jak wyglądały starania o na, nagrodę, ale można również po, tych, po tym, co wiemy, tak, pokazać strategię. No, wiele tam było pomysłów na przykład, na to, żeby powiedzmy wybitnego krytyka obdarzyć honorem jakimś w kraju. Tak było na przykład z nagrodą po odzyskaniu niepodległości. Polacy bardzo starali się o to, żeby Żeromski dostał nagrodę. Jeden z krytyków szwedzkich dostał nagrodę państwową w Polsce, odznaczenie. A potem i tak, kiedy Żeromski opublikował Wiatr od Morza, obrócił się przeciwko Żeromskiemu. Więc oczywiście to podsuwa Książki. Tak? To, to jest Czyli to stała też jest strategia. taka polityka, można powiedzieć, Oczywiście. w świecie literackim. Tak, tak, no jasne, bez tego w ogóle byłoby to niemożliwe. Podsuwanie tłumaczeń tak zabiegnie. No właśnie, w... ale też trudno spodziewać się po y, szanownym gremium, które przyznaje Nobla, żeby też śledzili całą literaturę na całym świecie, prawda? Musi być jakaś forma y, tego, co dociera. Tak, no to się sprowadza do kilkudziesięciu nazwisk przeważnie, y, a potem do dziesięciu. No tak jest w ogóle z, y, z nagrodami. No trudno sobie wyobrazić, że, że śledzimy wszystko, co się dzieje w, tak, w literaturze współczesnej, w tych wielu językach itd. Potrzebne są grupy wpływowe, grupy krytyków, grupy lobbystyczne. No przede wszystkim wielcy wydawcy mają tutaj swoją rolę, bo oni dzięki tej nagrodzie oczywiście. Potem cieszą się ze zysków. No chociażby jak wspomnieliśmy, ci nawet, którzy prowadzą antykwariaty, też cieszą się zyskami, którzy mieli akurat w swoim antykwariacie książki Olgi Tokarczuk, wspomnieliśmy o tym, że na pewno zmusi wiele osób, czy też zmusi, czy zachęci Nagroda Nobla do przeczytania, to w tym miejscu chciałbym zapytać w ogóle o czytelnictwo w Polsce, bo nad czytelnictwem zastanawiamy się i myślimy w momencie, kiedy Biblioteka Narodowa publikuje jak co roku przerażające statystyki, że prawie nikt nie czyta, czyta tylko Procent no dobrze, kilkadziesiąt procent Polaków. E, natomiast kiedy ktoś odwiedzi na przykład krakowskie targi książki, nawet łódzki, łódzkie targi ciekawej książki, które są o wiele mniejsze, to nawet boi się chyba, że może zostać zdeptany tyle, jest osób, i tyle czytelników. To jak to jest panie profesorze? No Z tym ty nie czytamy, czy czytamy? Na tych festiwalach i targach są wszyscy czytelnicy. Już potem ich nie ma. Czyli co, co? wszyscy przyjeżdżają do tak, Krakowa, tak, wszyscy przyjeżdżają nagle do Łodzi. Jest ich, I jest bardzo niewielu w, w Polsce. E Gdybyśmy pomyśleli sobie, ile osób e, tak procentowo czyta książki wysokiej literatury, załóżmy, że Olga Tokarczuk należy do tej wysokiej literatury. E, no to myślę, że poniżej 1% e, syga się z taką literaturą. A w ogóle z książkami. Czyli nawet ktoś czyta, to już bardziej książki. Merytrystykę, oczywiście. Książkowe kryminały, kryminały, właśnie. I tak dalej. Tak, poradniki wszelkiego rodzaju. Nie, fikcję czyta bardzo niewiele osób. E, mówi pan, że Olga Tokarczuk jest trudna, ale są trudniejsi autorzy, i wtedy oni. E, mają szansę, no nie wiem, na... E... No, tysiąc czytelników? No tak, 500. No. Zresztą debiut to też jest debiut bodajże z tego co wiem, to jest około 1500 egzemplarzy. Tak, to na już jest rynku. świetny, a... znakomity to już jest sukces, 1500 egzemplarzy. No tak, a jeżeli ktoś na przykład powyżej 100 tysięcy egzemplarzy, to już jest wydarzenie, można powiedzieć, w skali to roku. Się nie zdarza. To, to się nie zdarza, to się bardzo nie, rzadko nie. zdarza. Nie, nie, 100 tysięcy egzemplarzy, no zdarzy... to oczywiście w, w początkach nagrody Nike ta opaska decydowała o takiej sprzedaży, dzisiaj to jest o wiele mniej. E... Wybitni powieściopisarze polscy, no poza to Karczuk, tak, też nagradzani Nike, no to sprzedają w granicach 60 tysięcy przez wiele lat. Przez kilka lat. Ale to niewiele bardzo. Tego... To, no, to niewiele, biorąc pod uwagę, ile potencjalnych czytelników w tak. Polsce mieszka, prawda? To każdy może mhm. sobie przełożyć. Panie profesorze, to jeszcze w takim razie pytanie na koniec. Czy ta nagroda w takim razie, no, nie chcę być naiwnym, przełoży się na wzrost czytelnictwa w Polsce? Czy to jest zupełnie, można powiedzieć,. No to, to taka fantasmagoria. Na no wzrost czytelnictwa książek to karczuk się przełoży, ale na wzrost czytelnictwa to wątpię, żeby się e, przełożyło. E, wystarczy pójść do którejś z wielkich e, bibliotek łódzkich, nawet e, e, w godzinach sesji. E, tam prawie nikogo nie ma. E, I. To naiwność, e, uważać, że wszystko się będzie czytało dzisiaj w smartfonach, czy w innych czyt, e, czytnikach. E, to Kaczuk zabiera, zabierze czytelników tak innym e, autorom, to jest ty, pewne. Ci, co czytają, po tak, prostu się Ale chcielibyśmy, po oczywiście, chcielibyśmy, żeby tak było. A to jest tak, że dzięki tej nagrodzie po... inaczej. Czy ta nagroda pokazuje, że polska literatura tak mocno rzeczywiście stoi, bo to jest kolejny Nobel mówi się już o wyjątkowości e, w jakiś sposób tej Polski, przepraszam, tej Europy Środkowo-Wschodniej, żeby już nie Zwężać to do Polski? Czy, 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 czy jesteśmy w czołówce, czy też można powiedzieć w średniej, jeżeli chodzi o literaturę i o Nobla? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie. Ono jest. Z zakłada kategorie sportowe w literaturze one się e, Ty nie tak przykładać kto na pierwszym co, na drugim co, to nie, na prawda miejscu. no bo z, jak mamy rywalizować tak? no, jeśli będziemy rywalizować z chińczykami no to jesteśmy lepsi tak bo mieli dwa dwóch noblistów w ostatnich tam 30 latach ogromny kraj tam miliardowy e, potrafił tak i wtedy e, możemy e, Ale powiedz, być innymi... e, możemy być dumni wielkie literatury tak bardzo się nie fascynują nagrodą Nobla tak e, tworzą e, tak swoją Organiczną pracą tak pisarzy. My się tak strasznie przejmujemy, żeby nas doceniono. Czyli nie ma co spoglądać na sportowe, absolutnie no, e, statystyki, czy quasi-sportowe, jeżeli chodzi o literaturę. Bardzo dziękuję. Dzisiaj moim Państwa gościem był profesor Tomasz Bochański, literaturoznawca Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Rozmowa Dnia.